Wyobraź sobie następujący scenariusz. Jesteś świeżo po zakończonej kłótni z partnerem. Ewidentnie padło z twojej strony zbyt wiele mocnych słów, najpewniej nieadekwatnych do sytuacji, ale zanim do ciebie dotarło otrzeźwienie, wyszedłeś z domu. Trzasnąłeś drzwiami z hukiem. Coś odbruknąłeś w złości i teraz siedzisz w samochodzie, zagryzając w stresie zęby. Gorzej, bo cały czas obwiniasz swoją matkę o to, że zrobiła z ciebie takiego cycusia mamusi, który lgnie do kobiet, które owijają cię wokół palca. I oto masz pretensje. Ojcu w wyobrażeniach złorzeczysz, że nie poradził ci nic jak bronić się przed kobietami, które próbują wszystko kontrolować. Jak to się mówi, w cudzysłowie kastrują mężczyzn, robiąc z nich tylko gości we własnym domu, wizytatorów od wypłaty, picia piwa i siedzenia cicho. Cały czas twoja toksyczna przeszłość wpływa na twoją teraźniejszość i szlak cię trafia, bo o tym doskonale wiesz i nie możesz nic na to poradzić. Czego efektem jest ta właśnie kłótnia? Bardzo dużo słyszy się o tym, że rządzą nami emocje, że jesteśmy emocjonalnymi istotami, że emocje biorą górę nad racjonalnymi decyzjami. Mało kto jednak wie, jak subtelny i głęboko wszyty pod skórę jest to proces. Tak głęboko, że chcąc czy nie chcąc, cały czas mylimy prawdy z faktami. Rozwikłamy sobie dzisiaj scenę z początku, jak i omówimy inne trudne scenariusze. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zapanować nad emocjami oraz porozmawiamy o tym, czym jest ABCD emocji. I choć mogłoby się wydawać, że będziemy mówili o ABC emocji, czyli można by było w uproszczeniu powiedzieć, teraz porozmawiamy o elementarzu, podstawach. Nie. Będziemy mówili o czymś nieco innym. Opowiemy o czymś, co w terapii poznawczo-behawioralnej nazywa się ABCD emocji. To też swego rodzaju podstawowe terminy, ale posiadające zupełnie niespodziewany i bardzo praktyczny sens. Porozmawiamy o emocjach w sposób, w jaki większość z oglądających jeszcze nigdy nie mówiła. Koncepcja tzw. racjonalnej terapii zachowań, będącej częścią nurtu terapii poznawczo-behawioralnej, zaczerpnąłem od popularnego psychiatry Maxiego Maltzbiego. Jego prace mają w pewnym obszarze być samopomocowe, to jest mogą służyć do samodzielnej pracy nad własnymi emocjami. Dorzućmy do tej pierwszej sceny jeszcze jedną sytuację. Wyobraź sobie, że jako matka wychodzisz z małym dzieckiem na spacer. Masz ciągle w głowie niepokojące myśli o tym, co złego może się wydarzyć. Że dziecko potknie się o kamień, że jakiś szalony motocyklista na chodniku was potrąci, że ktoś ci dziecko porwie, że dziecko wejdzie w jakąś dziurę w ziemi i połamie sobie nogi. Musisz mieć te myśli cały czas gdzieś na wierzchu, być czujnym rodzicem, inaczej zwiększasz prawdopodobieństwo, że takie coś się przytrafi i stanie się dziecku coś naprawdę złego. W obu tych scenariuszach, w tej kłótni i w tym traumatycznym przeżyciu, jakim jest dowolny spacer z małym dzieckiem, odnajdziemy mieszankę dwóch specyficznych rzeczy – prawd i faktów. Prawdy i fakty bardzo często mylą się nam w głowie. To ten dysonans bardzo często powoduje u nas realny ból emocjonalny, złość, rozczarowanie lub po prostu stres. Dlaczego? Faktem jest, że była kłótnia i różnica zdań. Faktem jest, że matka wyszła na spacer z dzieckiem. Ale że żona w cudzysłowie owija wokół palca męża, czy że podczas spaceru może wydarzyć się coś złego, jest już zaledwie prawdą danej osoby. Dla wygody, bo prawda bywa u nas wieloznaczna w języku polskim, posłużmy się terminem interpretacja, przekonanie albo opinia. Coś w rodzaju moja własna prawda, zestaw wierzeń i przekonań danej osoby. Z reguły czyjaś prawda zawiera liczne hipotezy na temat intencji, motywów, domysły i oceny. W najbanalniejszym przykładzie ja, pisząc ten scenariusz, mogę być przekonany, że jego uważne wysłuchanie i przemyślenie zmieni czyjś sposób patrzenia na swoje emocjonalne reakcje. Albo mogę być przekonany, że krzesło, na którym teraz siedzę, się nie załamie. Fakty natomiast, no to są fakty, to rzeczywistość obiektywna, bez interpretacji. Najprostszymi przykładami faktów to, na przykład, właśnie słuchasz mojego głosu, albo krzesło się pode mną nie załamało. Więc jak sobie rozbijemy cały scenariusz pierwszy tej kłótni, mamy coś takiego. Fakty. Nastąpiła wymiana zdań między małżonkami. Mąż czasnął drzwiami, mąż siedzi w samochodzie. Do faktów natomiast nie powinniśmy zaliczać tego, że padły obraźliwe słowa, że nie potrafią się dogadać, że obaj małżonkowie czują się skrzywdzeni emocjonalnie, czy że małżonek myśli. To są już interpretacje. Prawdy natomiast z tej sceny to to, co powyżej oraz mąż czuje się skrzywdzony przez własną matkę i ojca, zachowanie jego rodziców przyczyniło się do tej kłótni, mąż nie wie co zrobić i tym podobne. Z drugiej sceny fakty są takie, że matka wychodzi na spacer ze swoim dzieckiem oraz, że dziecko biega.
Prawdy są takie, że dziecko biega beztrosko i nie zwracając uwagi na nic, że dziecko może być zagrożone wieloma wypadkami i niespodziewanymi wydarzeniami, że gotowość matki do niesienia ratunku może realnie wpłynąć na trudną sytuację. To są tylko prawdy, to są tylko interpretacje. Samo odarcie takich sytuacji z interpretacji i dotarcie do suchych faktów bywa szalenie trudne. Jeśli spotkałeś się w swoim życiu z takim pojęciem jak komunikacja bez przemocy, NVC, Nonviolent Communication, to najpewniej wiesz, że obdarcie komunikatów z naleciałości i interpretacji jest podstawą udanego porozumienia, które w swojej bazie ma empatię, zrozumienie, szacunek i brak jakiejkolwiek konfrontacji. To niezwykle trudne, w szczególności w tak skomplikowanej sytuacji, jak ta kłótnia z pierwszego przykładu. Wszak w rzeczywistości mogły tam paść tam konkretne słowa, deklaracje, mogła być jakaś przyczyna kłótni, coś co zaczęło tę wymianę. A oprócz perspektywy męża jest jeszcze perspektywa żony i nagle robi się nam scenariusz do naprawdę wielowątkowej analizy, skomplikowany, do obdzierania z interpretacji do poziomu faktów. Ale po co mamy obdzierać takie scenki z naszych interpretacji do poziomu faktów? Jak wspomniałem wcześniej, mylenie faktów z własnymi prawdami generuje duży ból poznawczy. Wydaje się nam, że nasze zwykłe przekonania to prawda obiektywna, to fakty, które potrafią nas ogromnie przytłoczyć. Problem w całym tym galimatiasie polega na tym, by nasze osobiste prawdy były oparte o oczywiste fakty, o co tak w skomplikowanych scenariuszach bardzo ciężko. Epikret, jeden z najbardziej znanych stoików, napisał: to nie rzeczy nas smucą, ale sposób, w jaki je widzimy. I właśnie ta myśl przyświecała Maxiemu Maltzbi, który rozszerzył ją na taką maksymę. To nie fakty wywołują twoje odczucia emocjonalne, to poprzez swoje myśli wybierasz, jak się czujesz, a twoje postępowanie zwykle wypływa z twoich uczuć. U podstawy racjonalnej terapii zachowań leży model emocji A, B, C, D. Gdzie? A to aktywujące wydarzenie, coś czego doświadczyłeś, zobaczyłeś, usłyszałeś, coś co się stało, jakiś fakt w ścisłym rozumieniu, który sobie wcześniej opisaliśmy. B to twoja postawa względem tego, co się wydarzyło, twoja szczera myśl, pierwsza ocena, twoja pierwsza wyraźna prawda względem faktu, prawda w takim sensie, jak sobie wcześniej zdefiniowaliśmy. C to emocja, która pojawia się niedługo po twojej prawdzie, coś co jest wynikiem twoich myśli lub przekonań. D to działanie, jakie podejmujesz, z reguły na podstawie twoich emocji czy twoich odczuć. Wyróżniamy też trzy rodzaje odczuć emocjonalnych: pozytywne, negatywne i neutralne. Każdy scenariusz, jak sobie go przeanalizujemy przez model A, B, C, D, zacznie się od A. Wyraźnego i jednoznacznego faktu, na przykład dziecko biega sobie po podwórku, albo żona powiedziała, żebym przelał jej 1000 zł, no bo już nie mam. Nieważne, kto będzie obserwował te nasze dwa scenariusze, każdy świadek na poziomie faktów powie dokładnie to samo. To samo zreferuje neutralna, nieoceniająca kamera. B. To będą już przekonania bohatera naszej historii. Pierwsze nastawienie do zastanego faktu. Na przykład, dziecko biega szybko. Nie podoba mi się to, bo może się wywrócić. Albo wpaść pod szybko jedący rower i zrobić sobie krzywdę. A jaką postawę będzie miał mąż w naszej hipotetycznej kłótni? Na przykład, znowu chce ode mnie pieniądze. Nawet dobrego słowa nie powie. Od tygodnia widzimy się tylko po godzinie, bo ciągle siedzę w pracy, a ona sobie urządziła gniazdo i tylko wydaje i wydaje i wydaje. Jak tak dalej pójdzie, nie tylko zajadę się, ale dam się omotać jak mój tata mojej mamie. Będę tylko chodzącym bankomatem, aż się rozchoruję i umrę na raka. Nie mogę sobie już więcej na to pozwolić, na takie wchodzenie na głowę. Jak widzisz, przekonania w takiej złożonej sytuacji, jak kłótnia na bazie skomplikowanych relacji z naleciałościami, może być bardzo trudna do opisania. A ja tylko poruszyłem temat po powierzchni. C. Tu pojawiają się nasze emocje. One będą bezdyskusyjnie przyklejone do pierwszego przekonania. W obu naszych scenariuszach mamy negatywne odczucia emocjonalne. W przypadku beztrosko biegającego dziecka mamy lęk przed krzywdą, złość na dziecko, że się nie słucha i biega tak nieuważnie. W przypadku kłótni będzie to cały szereg negatywnych skojarzeń, przypominanie sobie podobnych 20 wcześniejszych razów. To będzie bardzo silne odczucie, które zaprowadzi nas do literki D. Tu pojawia się działanie oparte o nasze emocjonalne odczucie. W przypadku spaceru będzie to ciągłe napięcie matki, rozglądanie się, korygowanie dziecka, nieodstępowanie go na krok. W scenariuszu kłótni będzie to, możemy sobie to wszystko wyobrazić, że reakcja męża na napływ silnych emocji na pewno zaskoczy żonę i jego samego. Będzie to atak, zarzut, coś co pierwsze wyjdzie z pamięci, oskarżenie, pretensja. Tutaj mamy ogromny wachlarz działań defensywnych i ofensywnych. Nie ma co rozwijać, każdy z nas kiedyś się kłócił i wiemy, jak to się dalej potrafi nakręcić.
Wiemy, że emocji się nie pozbędziemy. Co więcej, pewne schematy emocjonalne wycierają łatwe i utarte ścieżki w naszym mózgu. Tak więc możemy się zaskoczyć, jaką agresję wzbudza nas zachowanie X partnera, ale gdy sobie przeanalizujemy schemat emocjonalny, może się okazać, że ten schemat wywodzi się z dzieciństwa, gdy rodzic również robił zachowanie X i masz w głowie utarty konkretny schemat postępowania i reakcji emocjonalnej. Ciężko się od niej oderwać. Ideą racjonalnej terapii zachowań jest przede wszystkim baczna obserwacja całego procesu ABCD. Głównym celem krótkoterminowym jest przejęcie kontroli nad punktem D oraz powolna zmiana przekonań z punktu B, tych utartych ścieżek postępowania na zdrowsze, bliższe faktów. Ponieważ fakty są jakie są, po wystąpieniu ich już nie zmienimy, a nasze nastawienie często wynika z bardzo silnie wbudowanych w nas przekonań, wynika też z osobowości, która jest bądź co bądź elementem dość stałym, pozostają nam nasze emocjonalne odczucia oraz działania, jakie podejmujemy. Notabene, pewnie zauważyłeś, że konkretne działania, jakie podejmujemy w punkcie D, generują za każdym razem kolejny schemat ABCD, bo działania kończą się nowymi faktami i schemat zaczyna się na nowo. Dlatego też konkludując ten wątek, popracuj nad trudnymi dla Ciebie scenariuszami, spróbuj poszukać w nich faktów, oddzielić je od własnych interpretacji i przekonań. Rozpisz je sobie. Finalnie miej świadomość, że nawet jeśli nie uciekniesz od niektórych silnych emocji, masz jednak kontrolę nad tym, co konkretnie robisz. Jednym z pierwszych kroków, jakie możesz zrobić w wysoce emocjonalnych i zapalnych momentach, jak ta przykładowa kłótnia, to zamiast cokolwiek mówić, przestać mówić cokolwiek, po prostu zamilknąć, nawet wyjść na chwilę. Nie staniesz się w takiej pracy nad sobą od razu aniołem, człowiekiem do przysłowiowej rany przyłóż, empatycznym rozmówcą, który wysłucha i schowa swoje uprzedzenia do kieszeni. Na pierwszym kroku, modyfikując swoje zachowanie w takich bardzo trudnych sytuacjach, po prostu uniknij konfrontacji. Wyjdź, daj sobie chwilę, by ochłonąć. Potem, jeśli ochłoniesz, przeanalizuj, co jest faktem, co jest twoją emocjonalną reakcją i staraj się dojść, czy to, co będziesz myślał i co będziesz robić, będzie spójne z tym, jakie są fakty. Czy to przebiega logicznie? Czy jest jakaś logiczna sekwencja wydarzeń? O co mi chodzi? To znaczy, w takiej kłótni nie musisz przecież udawać, że pada deszcz, jak cię partner po prostu obraża. To nie w tym rzecz. Chodzi o to, by twoja reakcja była spójna z faktami. Na przykład faktem jest, że padły ze strony partnera bardzo wulgarne słowa. Odbierasz je jako atak, więc zamiast przyjąć postawę obronną i oddawać ciosy jak na ringu, spróbuj odejść od konfliktu, dać czas, by ochłonąć, a potem wrócić i zakomunikować, jakie są fakty, jak ty je interpretujesz. Zostajesz tak i tak nazwany oraz jakie są twoje odczucia, że czujesz się obrażony i w związku z tym oczekiwałbyś na przykład zmiany. Zobaczysz, jaki otworzy to nowy obszar na rozwiązywanie niektórych trudnych sytuacji. Oczywiście pod warunkiem, że partner też nie idzie w zaparte. A Tobie pokażę nowe ścieżki postępowania i radzenia sobie ze swoimi emocjami. Życząc Ci udanych analiz, racjonalnego podejścia opartego na faktach, dziękuję Ci za Twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć!